To nie plan filmowy w jednym z hollywoodzkich studiów. To prawdziwe Ghost Town. Że niby miasto duchów? Człowieku, ty nas tu nie strasz. Być może dzieci to oglądają. Ostatni mieszkańcy lub jedni z nielicznych, którzy tutaj zostali, wyprowadzili się na początku XX wieku. Jak wiecie, Facebook narodził się w Kalifornii, jednak nieco wcześniej niż do tej pory myśleliście. Za mną wersja beta. Można znaleźć posadę jako szeryf lub kucharka. Szacuje się, że w Calico wydobyto srebro za niemal 90 milionów dolarów. Jak na owe czasy była to całkiem spora sumka, ludzie bogacili się, no i chcieli te pieniądze wydawać. Dlatego w mieście zaczęły powstawać sklepy, restauracje, bary, a także takie przybytki jak domy publiczne. Kamil, dzieci. Domy publiczne to takie domy, w których mieszka publiczność. Westerny tu przecież kręcono. Razem ze wzrostem populacji zaczęło przybywać również dzieci, które się tutaj rodziły. Potrzebne było wybudowanie szkoły, według mnie najpiękniejszego budynku w całym mieście. O, widzicie maluchy? Wreszcie wujek Kamil mówi jak trzeba. A w tej dziurze co? A jak właściwie zaczęła się ta cała gorączka złota? Od niejakiego marszala, który w 1848 znalazł w rzece samorodek złota. Pochwalił się o tym swojemu szefowi, sprawdzili, no i naprawdę okazało się, że jest to samorodek złota. Dlatego umówili się, że pozostanie to tajemnicą. Ale jak z tajemnicami bywa, wszystko się wydało i niejaki Brannan, bardzo łebski kupiec, wpadł na pomysł, żeby na tym zarobić. Wykupił cały dostępny sprzęt potrzebny do wydobywania złota, po czym biegał po mieście krzycząc: gorączka złota, znalazłem złoto! Ludzie zaczęli przybywać ze wschodu, a w zasadzie z całego świata, owładnięci myślą o tym, żeby się jak najszybciej wzbogacić. I tak na złamanie karku pędzili w miejsce, gdzie nie było nic. Pustkowie, upał i susza. Tak właśnie działa gorączka złota. Jednym z ważniejszych momentów w historii miasteczka było doprowadzenie tutaj kolei. W okolicy było prawie 500 kopalń, więc jakoś ten urobek musiał być transportowany, a także ludność mogła sprawniej i szybciej do miasteczka się dostawać. Ciekawe, ile pojedynków rewolwerowców odbyło się na tej ulicy. Bo to, że się odbyły, jest więcej niż pewne. Złoto, broń i whisky to mieszanka mocno wybuchowa. W Kalifornii znajduje się ponad 350 ghost town. Czym one właściwie są? Przeważnie to stare osady górnicze, które tak szybko jak powstawały, tak szybko kończyły swój żywot. Ludzie wyprowadzali się po tym, jak kończyły się złoża. Takich mam chyba trochę za dużo zająknięć się, no nie? Czy to myślisz przejdzie? Przejdzie, przejdzie, jest okej.